Co ty robisz? Chcę się napić. Przecież jedziesz na policję. Dobrze, to wypiję po drodze. Nic nie będziesz pił. Dawaj to. To. Dawaj to. Nie masz ochoty na szybki numerek? Przestań, przecież robiliśmy, no. Naprawdę? No i nawet nie pamiętasz, bardzo ci dziękuję, wiesz? No nie, no. No przepraszam. No coś ostatnio rozkojarzony jest. No i jak było? Fantastycznie, jesteś najlepszy. Nie bądź złośliwa, dobra? Nie jestem, tylko jest 10:30, bo już umówiono o 10:00, no. Może powinniśmy spróbować czegoś nowego, co? Po co? Dla urozmaicenia. No na przykład moglibyśmy użyć trochę oleju. Chcesz się pieprzyć czy ryby smażyć? To może co innego. Nie mam czasu, lecę. To wymyślimy coś, jak wrócisz, co? Nic nie wymyślimy, bo mnie nie będzie. Jak to? Chyba jedną noc możesz się bez tego obejść. Będę rano. Pa. Pa. Wiesz coś o tym chłopcu Widecki? No. To jest ten gnojek, co zaginął 2 dni temu. Co ty pijesz? Jedno. Może 2. A kiedy ostatni raz go widziałeś? No jakiś tydzień temu. Dobra, zachowaj. Jakbyś coś wiedział, to też znać. Jasne. Łukasz! No co?
Jak się masz? W porządku. Długo idziesz? Z godziny, przypominam sobie okolicę. Jak przyjechałeś? Samolotem, pociągiem i PKS-em, 32 godziny. Ja się. No to wskakuj. Co to wszystko? Całe przywitanie? A co? No jakoś tak koś, kurwa. Przecież spytałem, jak się masz. Fajnie by było coś więcej. Świetnie, dobra. Przepraszam. Dobrze wyglądasz. Ty też, tylko się trochę postarzałeś. Bo jestem stary. No. W przyszłym miesiącu kończę 60 lat. A ty, ile masz? Nie wiesz. No nie no, musiałbym policzyć. No. 33. Właśnie, wiedziałem, że coś koło tego. No, jesteś zdrowy? Tak. Masz pracę? Nie. Nie wiem, kurwa, co jeszcze. Czwasz? A ty? Nie czwam. Możemy jechać? A gdzie masz samochód? Sprzedałem. Piłeś? Tak. Możesz jechać? Nie. Gretki ciężko się zmywa. Jasne. Pamiętam, że zawsze uchwyt. Nie miałem czasu się tym zająć. Zostawał w ręce. Masz śrubokręt? Pewnie. Lubię ma na murku. Twój pokój ciągle jest tam, gdzie był. Jakiś czas temu nawet Wanda tam pościel schowała. Kto to jest Wanda? Kobieta. Której mąż się powiesił. A dlaczego się powiesił? Nie wiem, może miał depresję. Nie pytałem. Co nie interesuje cię, dlaczego ktoś z twoich znajomych odbiera sobie życie? Wszyscy mamy problemy. I nie próbuj rozmawiać o tym przy niej. Kiedyś miałeś od tego ludzi. Widzisz, kurwa, co się porobiło. Pomóc ci?
Dam sobie radę. A ty co teraz robisz? Gram w golfa. Co? Uczę gry na polach golfowych. Gdzie? Tam gdzieś dużo trawy. Pod Amsterdamem. To tam teraz mieszkasz? Tak. Ja myślałem, że w Hamburgu. Mieszkałem jeszcze 16 lat temu. To teraz jesteś Holendrem. Ożeniłem się z Holenderką, więc mam podwójne obywatelstwo. Kiedy? 3 lata temu. Miła? Tak. Pracuje? Tak. No. Rozmowny to ty nie jesteś. Później pogadamy, idę się zrzemnąć. Zostajesz dłużej? Nie mam się gdzie podziać. A nie musisz wracać do domu, do żony? Nie. Rozumiem. Zostanę tyle, ile pozwolisz, albo tyle, ile wytrzymam. Możesz dostać, ile chcesz. Masz jakąś kasę? A co chcesz, żebym części płacił? Nie. Ale jak zostaniesz dłużej, to będziesz musiał zwrócić się do jedzenia. Pierwszy tydzień jesteś gościem, każdy następny będziesz na zasadach lokatora. Dajesz jakieś zniżki dla rodziny? Oczywiście. Jak się ktoś z rodziny pojawi. Co robi silnik od traktora w moim pokoju? Wiesz, jak trudno było to ścierwo tam zatachać? Ale co on tam robi? Naprawiam go dla Wiśniewskiego. Od kiedy ty się znasz na silnikach? Od wczoraj. I co, Wiśniewski ci za to płaci? No pewnie. Jutro rano mam robotę. Nie będzie mnie. Poradzisz sobie beze mnie? Mam w tym wieloletnią wprawę. Dobry. Ty pewnie jesteś Łukasz. Wanda. Miło mi. Ojciec naprawia ogrodzenie. Zrobiłam kawę. Napijesz się? Tak, poproszę. Rano był kurier. Zostawił tę wielką paczkę. A, kijek golfowy. Dzięki. Mocna. Jacek taką lubi. Tęskniłeś za tym miejscem? Raczej nie. Lubisz go? To chyba proste pytanie jest. Tak, myślę, że go lubię. A za co go lubisz? O, chodźcie. Hej.
To właśnie jest ta, o której ci mówiłem. Kobieta, której mąż się powiesił. Jacek. No przecież to było 4 lata temu. Zresztą co w tym złego? Właśnie z tego znają cię tutaj. Nikt nie mówi o, gdzie Wanda, tylko wszyscy mówią zawsze o to, gdzie ta kobieta, której mąż się powiesił. Tu, w tym rejonie kraju, nikt nie ma imienia. Tu się mówi facet z drewnianą nogą, albo dziewczyna, co narzekała na buty sołtysa. Jaka dziewczyna? Ze Strzelecka. Co, ty naprawdę? Tak. A ciebie jak nazywają? Mnie? Ja jestem facet, który sypia z kobietą, której mąż się powiesił. Przestań! Spokój! Przecież on wie. Prawdziwy burak z ciebie. Burak. A ty jakie masz plany na dzisiaj? Nie wiem, może odwiedzę starych znajomych. No, to ci zajmie godzinę, nie więcej. I co dalej? A może by się zajął tym silnikiem do traktora? Co? Mogę zerknąć. No właśnie. Ty? A dlaczego nie? Przecież naprawiałem kiedyś silniki od samochodzików golfowych. Człowieku, ja wymieniłem styki, kondensator, akumulator, przejrzałem wszystko, wypłukałem, przepłukałem, wszystko przepatrzyłem. Dobrze, ale może coś przeoczyłeś. Właśnie, może coś przeoczyłeś. Ten facet nie potrzebuje tłumacza. Dobrze, mogę zobaczyć czy nie? Łapy precz od silnika. Wezmę kogoś, kto się na tym zna. Dobrze, kurwa, nie to nie! To nie, kurwa! Musisz się trochę pomęczyć, żeby się do niego zbliżyć. Nie mam ochoty się do niego zbliżać. To co tu robisz? Przyjechałem go odwiedzić. Chciałem zobaczyć, czy jestem taki sam jak on. A jaki jesteś? Nie widzisz? Upierdliwy. Męczący, złośliwy. Nikt nie jedzie taki szmat drogi, żeby się przekonać, dlaczego jest upierdliwy. Dobrze, że zrobiłeś ten pierwszy krok, on by się nigdy nie zdecydował. Kto powiedział, że ja chcę zrobić pierwszy krok? Już go zrobiłeś. Przyjechałeś tu. Jadę do miasta. Po co do miasta? Po przepis na sałatkę z 7 gatunków fasoli. Nie wiedziałem, że jest nawet tyle gatunków fasoli. Jest jeszcze więcej. Będziecie jeść to w zamkniętym pomieszczeniu? Ale dowcip. Co się stało? Znowu zrobiła za mocno. Powiedziała, że lubisz taką. Nie wiem, skąd jej to przyszło do głowy. No to powiedz jej, żeby robiła słabszą. A po co? Jak nie będziesz mówił, o co ci chodzi,
i co czujesz, to skąd ma ktoś wiedzieć, czego chcesz? Pomyśl, że ci nie zależy. Mówimy o kawie? Zapamiętaj sobie raz na zawsze. Jeżeli kobieta myśli, że sprawia ci przyjemność, to nigdy nie wyprowadza jej z błędu. Jeżeli raz im powiesz, że robią coś źle, koniec. Od razu myślą, że wszystko robią źle. Wyciągniesz mały kamyczek, a leci cała lawina. Mocna kawa wcale nie jest taka zła. Każdy powinien wiedzieć, co robi nie tak. Jak coś ci nie pasuje, to musisz to mówić, bo to jest kontakt między ludźmi, nie? Rozmowa. Trzeba rozmawiać. Dalej mówimy o kawie? Przywieźć wam coś? Nie, dziękuję. No to jadę. Przepraszam. Tak? Chciałem coś powiedzieć. Ja? A co ja? No mów, bo się spieszę. A co? No mów. Chciałaś powiedzieć o kawie. Co o kawie? A, o kawie. No, tato chciał powiedzieć. Właśnie, że... No, robisz dobrą kawę, ale trochę za mocną. Za mocną? Troszeczkę. Myślałam, że lubisz taką. No bo lubię, ale nie aż tak mocną. Dobrze. To następnym razem zrobię mniej mocną. Naprawdę? Oczywiście. O Boże. To wszystko? Wszystko. Super. Zobaczymy się później. Pa. Pa. To tak ciężko było? Czy jest jeszcze coś? Co nie spotyka się z akceptacją waszej wysokości? Nie. Bo może jest jednak coś, co nie odpowiada jego eminencji. Czemu nie sporządzisz takiej listy? Może nie tylko kawa ci nie odpowiada. Wanda. Tak. Robisz świetną kawę. Dziękuję. Robisz świetną kawę. Dobra, miałeś rację. Oczywiście, że miałem. 60 lat, kurwa, kręcę się po tej ziemi. I nauczyłem się czegoś o kobietach. Jak ma na imię twoja żona? Krystyna. I kiedy się rozstaliście? No powiedziałeś, że nie wiesz, jak długo możesz zostać. Mówisz, że nie wiesz, czy musisz wracać. Pół roku temu. Okej? Okay. Co się stało? Miałem romans. Boże złoty, co za idiota. Kurwa, stało się, no co? Czułem się odrzucony, no. Pojawiło się dziecko, nagle mi nie było, byłem z boku. Co ty powiedziałeś? Co? No tak się czułem. A gówno mnie obchodzi, jak się czułeś. Powiedziałeś dziecko. No. Wasze? Nasze. To ja mam wnuka. No masz. I nie mogłeś zadzwonić! Ty! Co? Po co? Nie uważasz, że powinien o tym wiedzieć? Myślałem, że w ogóle cię to nie obchodzi. Co się z tobą dzieje, do jasnej cholery? Jak ma na imię? Charlie. Charlie. Ojciec Krystyny tak miał na imię. Rozumiem.
A na drugie? Jacob. Charlie Jacob. Daniel. To masz trzy imiona, a moje się tam nie pojawiło. No chyba nie myślałeś, że dam mu twoje imię. To chyba normalne, że mężczyzna daje swojemu synowi jedno z imion po swoim ojcu. A ty mi po swoim nie dałeś. Bo to był kawał chuja! Dobra, rozumiem. A... Ile ma lat? Trzy. Masz jakieś zdjęcie? Mam. No. Co? No co, no Jezu Chryste, no pokaż! A masz jakieś inne? To ci tu nie pasuje. Co zdjęcie niemowlaka? Ile tu ma? Godzinę, dwie? Półtorej. To mi nic nie mówi. Wszystkie niemowlaki wyglądają na goleksy. Lepsze? Fajny. Wygląda jak ty w jego wieku. Mamko to samo mówiła. Możesz sobie wziąć. No. Naprawdę? Mam ich sporo. Dziękuję. Nuka mam. Dlaczego nie pracujesz? Bo dupa, z którą miałem romans, jest żoną jednego z członków klubu golfowego. Debil. No nie no. A powiedz mi, można tak zarobić na tym golfie? Dorobić się czegoś? Może. Brawo! Dobra, pokaż, jak się to uderza. No pokaż. Patrz. Patrzę. Dostałem ostatnio propozycję roboty w Niemczech. Na okrągło przez cały rok kupa kasy. Mam nadzieję, że się kurwa uda i zadzwonią. A mógłbyś tak żyć z daleka od syna? Skoro ty mogłeś. Kurwa. Mówiłem ci, żebyś tu nie stał. Nie mówiłeś! Jak nie mówiłem? Już nie przesadzaj! Oczywiście zrobiłeś to specjalnie, gnoju. Co specjalnie, kurwa? Zwariowałeś? Może byś, kurwa, przeprosił. Macaj. Pierdalaj tu. Spokój! Kurwa, zrób coś! Dobry, koń, dobry. Dobry. O, chodź. Cześć, chłopie. O kurczę. Oberwałeś tu, tak? Ojciec z matką szukają go już od trzech dni. No co ty sobie myślisz, gnojku? Przecież widzisz, że oberwał. Daj się spokój. Zaraz się opatrzymy, tak? Jak masz na imię? No, Wojtek. Wojtek? Bez portek? Głodny jesteś? Długo tu siedzisz? Dobra, idziemy, opatrzymy cię w domu. Nie ruszaj tego.
Popatrz na mnie. Wojtek. Wojtek. Wojtuś. Zaraz mnie na policję jedną patrzę. Pokaż. Zrobię opatrunek. Nie będzie urało. Dobra? Daj, zdejmijmy spodnie, nie będziemy się bawić. Co to jest? Co? Kto ci to zrobił? Możesz. Łukasz, chodź tylko szybko, zobacz. O kurwa. No kto ci to zrobił? Wojtuś. I co teraz? No, pomoż mi. Nie wiem. Poczekamy na Wandę. Myślałem, że o nas zapomniałaś. Kręciłam się po okolicy. Ale chyba po jakiejś dalszej. A pomyślałam sobie, że mogę wam przeszkadzać. Źle pomyślałaś. A gdzie Łukasz? Wisi nad tym silnikiem. Jakby wpadł w trans. Przestań. Chcę ci zaimponować, że potrafi sam coś zrobić. Chcę mi po kurwa. Tak. Chcę mi pokazać, że sobie nie radzę. Nie widzę w tym nic złego, naprawdę. Co, Uła, co ci się stało? Nic. Ale co? Takie małe golfowe rany. No. Jak? No szkoda. Myślałam, że cię do łóżka zaciągnę. Spróbujemy czegoś nowego. Co? Ja sprawdzałem. Dobrze. To? Jeszcze żyje. A co chciałeś spróbować? Ha? No wiesz, kupiłam trochę oleju. Silnikowego? Tak? No i co? Wyłącz to! Co? Wyłącz to! I co? Jak to zrobiłeś? Paliwo. Co paliwo? Nie było paliwa. Orzesz mordę. Widzisz, główka pracuje, co? To na dobrą sprawę wcale tego nie naprawiłeś. No, oczywiście, musisz swoje powiedzieć, nie? Działa czy nie działa? Powiedz. No dobra. Punkt dla ciebie. Wolałeś paliwo. Masz wyjątkowy talent. A, Jacek, przestań. Przecież do tego nie trzeba było wyjątkowego talentu, tylko odrobina mózgu. Chcesz powiedzieć, że jestem bezmózgowiec? No Jezu, chciała powiedzieć, że... Co chciała powiedzieć? To. Myślisz, że jesteś lepszy ode mnie, panie zawodowy golfista, co? Jacek. Nie powiedziałem tego dziadku. Łukasz! Oczywiście! Jesteś wziętym zawodowym golfistą, a ja zwykłym wieczniakiem. Sam widzisz, kim jesteś. Co to ma znaczyć, kurwa, co? Nie, kurwa, przestańcie! O co ci chodzi? Jemu powiedz! Ty przestań! Właśnie. I ty też przestań! No. Obaj jesteście tacy sami! Jest uparte osły. Co ty sobie w ogóle wyobrażasz? Jechałeś tu 30 godzin! 32 godziny! Zamknij się, dobrze? Teraz ja mówię! Jechałeś 32 godziny, żeby się pogodzić z ojcem, żeby załatwić z nim te wszystkie stare sprawy. I co? Nie masz się odwagi do tego przyznać? Nie przyjechałem. Powiedziałem, zamknij się, albo ja cię zamknę. Tak. A ty kurwa, gdzie idziesz? Gdzie ty kurwa idziesz? Po piwo! Tu będziesz stał! Zaraz! I będziesz mnie słuchał, rozumiesz? Syn do siebie przyjechał! Chciał wszystko naprawić, porozmawiać z tobą! A ty srasz w gacie! Idziesz naprawiać jakiś kurwa pieprzony płot! Ty sama mi kazałaś. Wiele razy ci kazałam, ty! A ty co sobie myślałeś? Co myślałem, że przyjedzie? Zamknij się, to było pytanie retoryczne. Wy się możecie pozabijać i mam to w dupie i wiecie dlaczego? Ja się teraz zapytałam, czy wiecie dlaczego?
Przepraszam, myślałem, że to jest pytanie retoryczne. Nie, to nie było pytanie retoryczne, to było pytanie bardzo normalne. Kiedy on tu jest? Od południa. Pojebało was? Pół wsi go szuka? Matka od zmysłów odchodzi? A wy sobie jakiś dom dziecka urządzacie? No on ci miał powiedzieć. No co? Gadaj, co on tu robi. Chodź, pokażę ci coś. Wojtuś, chodź ze mną, co? Już ja będę wiedziała, co z tym zrobić. Halo? Kurwa, po niemiecku. Podobnie to jest. Halo? Ja? Ja, Iźwin Lukas? Mhm. Ja? Das ist super Nachricht. Vielen Dank. Wann fällt ich an? Mhm. Okay, super. Dzwonili z Niemiec i dostałem tę robotę. Prawdopodobnie przy tym tygodniu zaczynam. Tak pomyślałem, że może jutro bym pojechał, bo bym przejechał przez dom, zobaczyłbym się z małym. Co ty myślisz? Czyli uważasz, że powinienem jechać? Jesteś. To co, jechać? Radzisz się mnie? Pytam tylko. Zaskoczyłeś mnie. Dobra, jechać czy nie jechać?
ale wiesz. Przede wszystkim zrób tak, żeby nie tracić kontaktu z synem. Powinieneś go jak najczęściej odwiedzać. Zaraz będzie, na pewno. Słuchaj. Pozdrów ode mnie matkę, jeżeli ją zobaczysz. Jesteś pewien? A ona mówiła, żebyś mnie pozdrowił? Nie. To nie musisz jej pozdrawiać. Przepraszam, że tak krótko byłem. Ethan. I tak nie miałeś tu za bardzo co robić. Nawet nie wiem, dlaczego przyjechałeś. A widzisz, wymyśliłem sobie, że przyjadę cię przypierdolić. Co przypierdoliłeś? Mi kijem golubowym prosto w jaja. A teraz powiedz, po co naprawdę przyjechałeś? Chciałem po prostu z tobą pobyć, wiesz? Posiedzieć, pogadać. Cieszę się, że przyjechałeś. Ja też. To co, uporaliśmy się z tymi sentymentalnymi bzdetami? No, tak. Wiesz co, pójdę już sobie. Widzisz, że jestem kiepski w tych pożegnaniach. No widzę. No właśnie, widzisz, dobra. To miłej podróży. O. Co? W samą porę. Nie? Cuda się zdarzają. Wyjdź, wyjdź. Piluj się tam, co? Ty też. Dobry. A. Widziałem ten zegarek dziadka, wiesz, ten stary na łańcuszku. Myślałem, że jak Charlie dorośnie, to mu przekażę, żeby podtrzymać tradycję, okej? Chciałem, żebyś tak zrobił bardzo.